Cześć, witajcie z tej strony Michał. Dzisiaj jesteśmy sobie znowu na naszej sąsiedzkiej wsi. Idę do sąsiada pod płot, żeby ładnie się tu przywitał. Halo, sąsiad. Już idę. O, Cześć. halo, halo, słyszę kogoś. O, cześć, O, sąsiad. ten przeskoczył, jaki jumper. No, przywitaj się O, ładnie. siema, no, siema, odcinek. O, O. żywopłot widzę, ładnie przycieś, kurna, dziot, z Jo. poziomu chodziłeś. Ten kosę zdjąłem boczną od rzepaku, od ten potopa i tak wyszło. Dobra, witamy na kolejnym odcinku z naszych tutaj sąsiedzkich rozterek. Jak widzicie, nowy siewnik, kuna, ale nie, to nie jest ten kun taki gówniany, co ostatnio wyszedł, tylko od Mata 2.6 dostaliśmy na testy. Właściwie ja poprosiłem, załatwiłem, bardzo serdecznie dziękuję. W komentarzu macie link do niego, do fanpage'a, żeby tam łapkę w górę ładnie zostawić. Bardzo dobre robi mody. No i co, jeszcze raz wielkie dzięki Mat za podesłanie. Wanderstar został sprzedany i wymieniony na ten. No, jeszcze RCW mi przywieźli przy okazji z tym skudem. I ten, ja dzisiaj sobie lecę do Hitchfarm sprzedać rzepak. Potem schowamy potopa, bo jeszcze jedno pole dokupiłem i Ej, właśnie. ale się ciulowo wysypuje z tego. Czego? Na tą moją halę. Albo ta przyczepa, albo przez tą przyczepę to tak jest, albo co? Może przyczepę, bo to wiesz, te przyczepy takie niektóre są umowne. Ej, kurde, mam 9000 pingu. Dobra, spadł. No, spadł. Gdzie spadł? Pod ziemię? Ta, zmniejszył się, wiesz, do piwnicy wszedł. O, no i git. No i dzisiaj już na pierwszym odcinku będziemy testować siewniczek, więc tam jak ktoś na początku tutaj jeszcze parę prac takich do ogarnięcia na gospodarstwie, więc czekajcie, spokojnie, coś z siewnikiem będzie robione, nie macie się o co martwić. No, jeszcze trochę kredytu musiałem zaciągnąć właśnie na pola. Na pola, pola, na jedno pole. Właśnie z tym rzepakiem, co teraz został sprzedany. I na RCW, bo tak to sprzedałem siewnik, to akurat ten drugi siewnik, ten tak jakby zrekompensował to. I no. I jeszcze trochę wapna nam kupiłem, ale to wapno już wysiałem. I muszę to RCW trochę jeszcze poprawić, albo spytać się kogoś, jak to poprawić, bo 17 nieco inaczej tam było, teraz trochę się chyba pozmieniało coś. Tak, bo to wie, musi się to zmienić, żeby się nie płacił za to samo, nie? No, bo tak to Michi, powiedzmy, wysieje dwa rozsiewacze wapna, czyli 3 tony i zrobi całe pole, a ja wysieję 4 rozsiewacze, czyli 32 tony i zrobię pół pola. To samo. No i taka sama robota, a inne koszta. I to by było trzeba zredukować. Trzeba ciąć koszta, mówiłem, trzeba ciąć koszta, jak idzie. No, jeszcze ten, dzisiaj porządki na gospodarstwie trzeba poogarniać. Właśnie potopa trzeba schować, to jedna rzecz. Albo chociaż rozszczepić header. Ej, jednak tą łyżkę lubię z tego farminga. Kurde. Wyjąłeś... W takich miejscach jest wysypany ten lubin, nie? Wyjąłeś mi soję przez znaczy ścianę? Soja. Jak soję przez ścianę? Bo ten, ja mam ten w garażu, ten co graniczy z tobą tak jakby. A to już teraz wiem, czemu tam się tak pod tym bramą nie da wysypać ten czemu? Zboża. Bo tam jest ten, ta twoja soja i kto koliduje. Możliwe. On idzie wepchnąć tam. Choć faktem, pod całą ścianą nie mam soi, nie? Tylko tak trochę bardziej. No ale to i tak, nie? Bo to jednak farming, nie? No w sumie racja. Dobra. Sobie tutaj potopa jeszcze odstawimy tego. Otworzymy drzwiczki i będziemy cofać do Hitchfarm. No, bardzo dziękuję. Miki, co jeszcze miałem mówić na początku odcinka? Za łapki, za komentarze pozytywne. A i o zwierzętach coś tam. A, kurde, no już pewno czwarta minuta odcinka, nie wiadomo czy ktokolwiek to jeszcze ogląda. O matko. Dobra, tak nie ktoś no, jeszcze... chyba Szekira to nie ma. Tak, ktoś jeszcze ogląda, to napiszcie w komentarzu. Czy ja i Miki mamy hodować jakieś zwierzęta i jakie czy ja ma... mam być tylko w sumie na roślinną, bo mam więcej ziemi jednak, nie? Nie, w sumie mamy teraz porówno może. Jak teraz porówno? A co ty kupiłeś za pole? No tu za domem, to z rzepakiem, co było. Oj, to chyba nie będzie to samo. No dobra, to nieważne. Ten, to napiszcie w komentarzu, czy jakie Miki ma hodować zwierzęta, jakie ja mam i czy w ogóle mamy hodować, a jak już mamy nie hodować, to napiszcie kto ma hodować, kto nie ma, albo w ogóle czy mamy hodować, czy nie, czy jakieś kury, coś tam, konie. Powtarza się, majster. Konie, świnie, czy owce, bo ja tam, znaczy owiec ja nie chcę w sumie. Ja tam najchętniej krowy, świnie, konie, albo kury. Choć przy tych koniach też trochę ten, takiego latania by było, że na odcinku by nic nie można było zrobić. Ani obornika, ani ten, ale dobra, kombajnik mamy schowany.
To No teraz. ale za konia jakbyś skasował 70 tysięcy, czy tam 40 nawet, nie? No to... No, a IMT i Potopa i tak na razie nie mam zamiaru wymieniać, chyba że będzie jakaś okazja na coś lepszejszego, to tam z sąsiadem może na półsie coś kupi. Tam. Oj, no nie wiem, bo ja tak bizona patrzyłem, no ale jak ty się żeś zaoferował, że będzie mi sieg, no to Jo. kupię presa, jeśli będę presował, to będzie sieg i się jakoś spotkamy w połowie. Tak, dokładnie tak będzie. Od balota i no tam z trzy dyszki. Nie no, na farmingowe to tak od balota ze stówkę, żeby iść ten, tak praktycznie ten, 1/3 balota do ciebie, z, jakby na sprzedaż dał, to 1/3 balota idzie do ciebie. Tak jakby. Kurde ludzie, sorry, ale chrypkę trochę mam. I pamiętajcie, łapce w górę, bo to motywuje ładnie do odcinka. No niestety wczoraj odcinek miał być nagrany i dzisiaj wrzucony, ale raczej ten, raczej go wrzucić dopiero jutro, bo w niedzielę, czekaj, nie, miał być dzisiaj, no wczoraj nagrany i dzisiaj wrzucony, ale no wyszło jak wyszło i będzie dopiero wrzucony, wrzucony będzie dopiero tego, kiedy? We wtorek, No dzięki. tak. A ja ten, jadę sąsiadowi wykopać buraki, bo mi dał sprzęt i robię sobie misję u niego. Misję. To jest misja, człowieku. Wyprawa po jedzenie rok 2019. Tak No. jest. Elegancko zarzucimy sobie baksa na plecy normalnie. Deutsche Oj, Fahren. to jest gdzieś nawet niedaleko, bo 29. A nie, ej, to jest obok mnie tam. Ty, pasuje. O Jezu, no pasuje. Powiedzmy, że Bo ja pasuje. na to pole mam ochotę. Ej, Genek, powiedzmy, że pasuje. Czemu? Jakie to pole jest takie, wiesz, wygibasem delikatnie. No wiem, jest takie spina trochę, no ale. Dobra. Green Gasimy me się wykopie. Dojczwara i lecimy IMT-kiem na pole, gdzie właśnie rzepak będzie siany w tym roku. No, pewnie dużo ludzi powie, czemu nie Dojczwary, nie się, a kto by tym przekaźnik podpinął tyle razy? No, znaczy tyle razy, tam i tak tylko jedno pole jadę siać, więc. Więc no, ale i tak raczej ten. Zobaczymy, jak to będzie na wiosnę. O Boże, jak ta boryn... Ej, wyżej nie podniesiesz? Nie, nie da rady. O, ten... Za długo śrub. Jakby w bruzdę wpadł, to by urwał tą borynę. No, śruba to już jest na maksa skręcona, nie? I ten. I taka długa nadal i odpycha tą borynę do tyłu i nie idzie podnieść. Ale nie no, ogółem bardzo fajna mapka. Zaraz zobaczymy, jak Kun się będzie sprawował w rzepaczku. Ogółem to, żeby ten, jakby ludzie, jakbyście ludzie jakiś błąd zauważyli czy coś, to nie jest jeszcze wersja taka do wydania, bo poprawka będzie i dopiero poprawka będzie wydana. Więc tam ten, no, w komentarzu nie pisać, że jakiś chujowy czy coś, bo siewnik jest tak na pierwsze wstępne oględziny mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie w pracy się zachowywało i tak dalej, i tak dalej. Lecz myślę, że będzie bardzo dobry. Jeszcze Głębosz do niego mat zrobił, ale. Kurde, nawet sypię mu te buraki. O Boże, jeszcze odwieźć musisz. No to ja wiem, tam mam przyczepę to. No, trzeba jebać. I co jeszcze? Co ja mówiłem o tym Ej, sprzęcie? ale za sprzęt tanio policzyłaby 200. Niedużo pole. No ale ten Ferguson na przykład ma już 60 godzin zrobione, nie? No, za tarty tam pewno już jest. O, człowieku. Ale nie Już no. pewno nakopał się tych buraków. No, sąsiad tam widzicie, już u siebie się wyrobił. To ten, to No teraz. jedno pole mi zostało z owsem do zasiania, więc jeszcze. No to owiec to na wiosnę się sieje chyba. Na zimę też. Ja se na zimę zasiałem. Nie będę się ograniczał. A na zimę czekaj, też można na zimę owiec zasiać, czemu nie? Nie wiem, bo Joker Farm, oni tam owsa sieją, no to na wiosnę sieją zazwyczaj. Jakoś tak w marcu. Nie, ja owsa nie miałem, także się nie wypowiadam. Może Ja się też nie, sieje tylko ale. na wiosnę. Ja tam mówię z tego, co wiem z YouTube'a. Znaczy nie wiem, bo chyba, bo w zeszłym roku sieli na wiosnę, więc teraz nie wiem, jak to sieją. Chyba też na wiosnę, aby. No No bo ale w tym roku rzepaku mają dużo, nie? 8 hektarów chyba mają. Dobra, weź, skończmy mówić o kimś, kogo tu nie ma z Ta, nami. nie będziemy tam opowiadać, im się będzie czkało. A zaś ten, zaś powie, zaś będą ludzie mówić, co ich obgadujecie, choć to nie jest obgadywanie, No. tylko po prostu on jest osobą publiczną, to po prostu można o nim wspomnieć. O nich, panu Marku i Adrianie. Ogólnie Adrian dzisiaj do mnie pisał, ale to Miki potem tobie powiem. Dobra. No ładnie, nie ma problemu.
I ten. Kolejne zdjęcie zrobię, jak sobie Big Baga wsypuję do siewnika. Tylko tym razem do siewnika, bo patrzcie. Ten gówniany chyba się, znaczy ten, nie ten, ale ten sam model siewnika, taki gówniany, co wyszedł, to nawet podniesiony siał i w ogóle. I klapa się chyba jeszcze od siewnika nawet nie otwierała, a tutaj Mad nawet zadbał o taki szczegół, że drabinka się rozkłada. Choć, no, wygląda solidnie dosyć ten siewnik, choć muszę jeszcze do Mata nam napisać, ale no, pamiętajcie, tam w komentarzu będziecie mieć link do autora właśnie siewnika. No kurde, niestety muszę Które tak. taki ciągnik sobie kiedyś kupię. Taki, to znaczy jaki? Siedemerkę. 7R-kę masz do odwozu? No. No, no, Gienek to tam w John Deere tylko wsiada zaraz w porządne sprzęty, nówki, a nie tam używki. No. Tyle tam, kurde, używanego sprzętu nakupił i... Miał nowego Ursusa kiedyś, to od razu dla nowego John Deere'a. Same nówki siada. Nie ma ten. Biorę na dotację do człowieka, to się będę ograniczał. Jak to mówią, poszedł w koszta. Tak. Dobra, jeszcze rzepaku zostało w Big Bagu. Choć w realu, jakbym tyle rzepaku zasypał, to chyba bym z pół sina siął naszej. No. Tyle co w ten. Z 60 kilo mi by wystarczyło na zasianie tego pola, myślę. A na realia farmingowe to już nie wiem. Ale ej, ciężki jest ten ziemnik, jak się zasypie. W sumie widać, że taka masywna budowa. A Kun porządne maszyny, ja już druga maszyna z Kuna. No, a ty Miki, ile masz z Kuna maszyny? Jedną czy dwie? Skuna Jedną. Pug. jedną pługaby. Ja mam Pug i ten. Za 50 tysięcy netto. I Co? no Pug. W realu kosztuje 50 netto. No. Nówka, nie? Bo wujek W realu kupował. to wiesz. Wujek kupował i mówi: Piotrek, 50 netto. Netto. No ten, wiesz o co chodzi, że netto brutto, nie? No. No wiem, no przecież jaki głupi to ja nie jestem. Wiesz, to marsze, to no nie wiadomo co tam uczą. Nie no, beka. Ciul tam, że do tej szkoły godę za rok raczej chodził. Raczej, Raczej jak tak. mamę pozwoli. Nie, tam ona tam ma gówno do gadania. Jak mnie przyjmą. Nie no, bez przesady. No, ty się Miki dostałeś, to No ludzie ale robią. wiesz, teraz będą dwa roczniki, nie? To tak? Tam. Kurczę. I tak muszą dwie klasy otworzyć i tak. No tak, ale jednak dwa roczniki to będzie dużo ludzi. No ale i tak muszą dwa kierunki, dwie klasy otworzyć i tak. Siru jeszcze. Chyba, że Marszew nie będzie przyjmował dwóch roczników, tak jakby. Też tak może być. Ja no, głupi by nie przyjął. Więcej hajsu, bo tam na ucznia jakaś dotacja, jeszcze coś takiego od państwa chyba. Nie No, wiem, nie. 500 plus. 500 plus dla szkół z więcej niż 100 uczniami. Ale idzie ten IMTEK. Już się tam na Stop Teamie, na stronie na Facebooku się pochwaliłem, że taki siewniczek elegancki dostałem. Ale nie no. Fali pięta, nie? Powiedzcie ludzie, tym to po prostu. Ej Mikołaju, o której my zaczynaliśmy nagrywać? O kurczę, teraz mi zapytał. Ty, 13 Tak będzie minuta. 10 minut dobrze. 13 jest. O. 13 minut i ten. No i A zdążyłeś coś zrobić w ogóle? git. No znaczy, drugi przejazd siania robię teraz. O. Gdzie wiesz, no schowałem sobie kombajn, wywiozłem rzepak, nawóz tu wywiozłem, nie, na pole. Trochę się porobiło, nie? No faktycznie jak to było wszystko trzeba zrobić. No pewnie dużo ludzi też powie, że ten, po co wymieniałeś siewnik taki do bezorkowej na taki, a i tak tu sieje bezorkowo. Tak wam powiem. No, tam przejechał ta ryżówką mi. Ta brona to lepiej jak pług normalnie. Ten pług z Kuna Ja to też tak. bezorkowo siejam siewnik Amazonki. Ej, nie wiem czy to jest od ciągnika, ale tak trochę pieje ten siewnik. O Boże, aż zjechał. O, co to tam się stanęło? Nie, bo ten się zapaczałem na ten. Bo tak siewnik trochę pieje z przodu, ale to chyba wina ciągnika, bo on A tak. ktoś wszedł i wyszedł chyba. Ta? Niemożliwe. No, teraz znowu wszedł. Ta? No. Ktoś wszedł? Ja zobaczę. Nie ma nikogo, co ty pierdzielisz. No to, a może tu był ktoś? Nie, no może, ale nie, bo ten. Większość ludzi to tu musi mieć uprawnienia, a ja nie wiem, czy komuś dawałem oprócz nami i tam
Chyba jeszcze ktoś dostał, ale nie pamiętam kto. Musiał zobaczyć. Ej, no bo się zarąbię, ten kombajn nie piko, nie? Żaden kombajn nie piko. Całe pole objechałem, a to się okazało, że na początku już było. Nie, szkoda, szkoda. Będę się musiał wrócić, ale chociaż cały przejazd obłowiłem. Ale się kurzy z tego silnika normalnie. A ty, Gienek, masz coś rzepaku w tym sezonie? Nie. To lipa. W sumie lepiej dla mnie, bo ceny nie ten. Nie stracę jak sąsiad wiezie. Dobra, ludzie, będziemy pomału kończyć, bo to też już tak z 15 minut, to nie ma co za bardzo przeciągać. Pamiętajcie o paczce w górę. Co to jeszcze, Miki? No, o subiku, jak Tak, ktoś o jest. jakimś komentarzu na fanpage'a można wbijać, lajkować. I o, w opisie jest. I do fanpage'a na Mata jeszcze, do Mata pamiętajcie wpaść, tam w komentarzu link do niego jest. A do naszego jest w opisie. I no, łapeczka, subskrypcja i w komentarzu możecie napisać hashtag. Hashtag kuchn, kun, oczywiście. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć!